Czwarty Ogólnopolski Kongres Regionów odbędzie się pod hasłem Samodzielność a efektywność. Samorząd jako wspólnota mieszkańców. W czasie pierwszej sesji plenarnej, która rozpocznie tegoroczny kongres, uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być idealny prezydent, szeryf czy negocjator. W jej trakcie wręczone zostaną nagrody dla 15 najlepszych prezydentów w Polsce oraz tytuł superprezydenta. Te nagrody wzbudzają zawsze najwięcej emocji. Podczas tegorocznego Kongresu Regionów zostaną ogłoszone i wręczone nagrody w 7 rankingach i testach, które zostały przeprowadzone przez redakcje m.in. Newsweeka, Forbesa, przez firmę PwC, Związek Powiatów Polskich. W związku z tym na pewno tych nagród będzie całkiem sporo. W trakcie tej też sesji plenarnej wieczornej przewidziano wręczenie Diamentu Wolności. To nagroda specjalna Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. W tym roku przypadnie ona Henrykowi Wójcowi, doradcy prezydenta RP. W trakcie kongresu zaplanowano 56 paneli dyskusyjnych. Będzie można także wziąć udział w 5 sesjach plenarnych oraz licznych wystawach zlokalizowanych w świdnickim rynku. A jest to ogromne przedsięwzięcie, można powiedzieć bez precedensu i tak naprawdę jedyne pod kątem wyjątkowości polegającej na tym, że łączy świat samorządowy, przedstawicieli strony rządowej, administracji, czy też w Polsce, czy też Unii Europejskiej, ze sferą biznesową usług skierowanych do samorządów. Kongres odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.